palec do ucha, tak? Cel? Pal! Szymon? Tak. Innego stałego poszukiwacza nie było. I w momencie, kiedy masło było potwornie drogie, notyczną, która zajmuje się gotowaniem tylko i wyłącznie przepisów z oryginalnych receptur, które już dawno temu zapomnieliśmy, że takie coś istnieje. Wywołania efektu au na biesiadzie, czyli zajmiemy się kuchnią barokową. Kuchnia barokowa miała to do siebie, że było, to był przerost formy nad treścią, nie do końca smacznie, nie do końca treściwie, nie do końca zdrowo, natomiast wyglądało to wszystko pięknie i przepięknie. Pradawnych potraw, szanowni państwo, do wyboru, do koloru. Słynne przed wojną w całej Europie nazywają się książę Pickler Ice. Składają się z trzech warstw: czekolady, truskawki i śmietany, ale nie są takie ze sklepu. To jest truskawka ze śmietaną, czekolada ze śmietaną i prawdziwa śmietanka z bitą, jeszcze z bitą śmietaną do tego. To są lody, które zostały wymyślone pod koniec XIX wieku. Warsztaty na zamku zakończone. Własnoręcznie wyrzeźbiłem foremkę do pierników, ale w drodze powrotnej stwierdziłem jeszcze odwiedzę Henryków. I tu taka zagadka. Jakie jest najstarsze drzewo w Polsce? Kto odpowiedział? Bartek. Nie jest to Bartek. Jest to Cis Henryk. Jak widzicie, trochę podumierał. 1500 lat. Bardzo imponująca instalacja nawadniania, zraszania, docieplania w zimie, schładzania w lecie, jeszcze zabezpieczenie przeciwko szkodnikom. No miejmy nadzieję, że jeszcze kolejne 1500 lat wytrzyma. A my kierujemy się dalej w stronę Wrocławia. Jak widzieliście, już Wrocław, wieża Ciśnień. Od dawna chciałem ją sfilmować, no jakoś nigdy nie było warunków. Zawsze jest tam ruch potworny, natomiast teraz ze względu na święta majowe Wrocław opustoszał. No i się udało. Ja do końca nie jestem zadowolony z filmu. Mogłem lecieć trochę dalej, żeby złapać trochę więcej wieży. No ale i tak widok jest bardzo ciekawy. Wieża w tej chwili, prawdę mówiąc, jest na sprzedaż, więc jak ktoś ma, z tego co pamiętam, 12 milionów wolnych środków, to gorąco polecam. Bardzo fajne miejsce. Chociaż to, żeby to potem utrzymać, no to też potrzeba trochę pieniędzy. Jak pamiętam, jak to była restauracja, to restauracja owszem była bardzo fajna, no ale ceny już trochę mniej.
No ale wracając do zamku Czocha, bardzo fajna impreza. Jak widzieliście, trochę strzelania z broni czarnoprochowej. Tu pozdrawiam kolegów z agencji Sarmata. Mam nadzieję, że im się film podoba, w szczególności te fragmenty w zwolnionym tempie, gdzie widać, jak ten pistolet faktycznie pracuje, jak pierw następuje zapłon prochu na panewce. No i stąd to hasło właśnie, spalić się na panewce. No i potem już faktycznie wyszczał. Gorąco też polecam stoisko z kuchnią barokową. Może smakowo nie najlepsze, no bo kuchnia ta była tworzona głównie po to, żeby cieszyć oko, a niekoniecznie podniebienie. Ale bardzo ciekawe wyroby. Między innymi serwują kutasiki. Nazwa trochę sprośna, ale wtedy to słowo funkcjonowało normalnie. Z drugiej strony hasło reklamowe mają bardzo sprośne, no ale to usłyszycie na własne uszy, jak się tam udacie. Były też bardzo fajne warsztaty Tomka Karamona z Barda. Tomek od jakiegoś czasu para się tworzeniem form do pierników. Między innymi coś takiego. To akurat stworzyłem ja. Bo podczas warsztatów przez 2 godziny mieliśmy okazję porzeźbić. Tutaj akurat drewno lipowe. Także w miarę łatwo się rzeźbiło. Prawdziwe formy są robione z twardszego drewna. Bardzo często z gruszy, która pozwala na osiągnięcie bardzo drobnych detali. No, detale są bardzo ważne, bo kiedyś takie pierniki pełniły formę komunikacji, taki jakby średniowieczny SMS. Kiedy amant chciał zapoznać dziewczynę, no to posyłał jej piernika, gdzie ta symbolika tam oznaczała, jakie masz w stosunku do niej zamiary, na przykład zaręczyny. To z drugiej strony trochę dziwne, żeby tak zaręczać się, nie poznawszy kogoś wcześniej. No chyba, że to taki piernik się kolejny wysyłało na jakimś dalszym etapie związku. A co jeszcze? No były bardzo dobre lody. Specjalnie na tą okazję serwowane. Tam widzicie w pewnym fragmencie akurat Asia Lamparska je prezentuje. Prawdziwa śmietana, prawdziwe owoce, doskonały smak. Nie to, co teraz mamy w sklepach, gdzie tam mamy z reguły mleko, jakieś stabilizatory, gumę Guar. Tutaj jest 100% natury. Jak ktoś pamięta lody na Komandorskiej, no to trochę podobne w smaku. Chociaż wtedy pewnie też coś tam dodawali ze względu na braki za komuny. Ale jest tak zwany smak dzieciństwa. Jeszcze jadę po 2 paczówki, bo przed wyjazdem nie zdążyłem odebrać. Natomiast jedna jakaś trochę większa, także jestem ciekaw, co tam jest. Prawdopodobnie albo klocki Lego, albo kran. Podobno paczka w miarę ciężka, więc bardziej spodziewam się kranu, no ale zobaczymy. Możecie się dziwić, że kran z Chin, natomiast u nas w kraju nie spotkałem tak fajnego designu. Także zresztą sami zobaczycie, jeśli to to, a jak nie, to zobaczycie w jednym z kolejnych odcinków. Także gorąco polecam, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się niebawem.